1 września było tradycją w moim domu rodzinnym, że szliśmy z ojcem na cmentarz po to, by zapalić znicze i pomodlić się na grobie tych, którzy polegli we wrześniu 1939 roku. Będąc biskupem polowym w przeddzień tej rocznicy wybuchu wojny, udaje się na cmentarz wojskowy, by pomodlić się i zapalić znicze na grobach poległych w 1939 roku. Z panem pułkownikiem mam okazję się spotkać kolejny już raz. Dzisiaj jesteśmy w katedrze polowej po to, by wspomnieć tamto wydarzenie, po to, by modlić się za poległych i zmarłych, ale równocześnie prosić o Boże błogosławieństwo dla świadków tamtych wydarzeń, tamtego czasu. Moi drodzy, potrzebna jest też i głębsza refleksja, a więc zapraszam do modlitwy i do refleksji. Bardzo serdecznie witam marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pana Marka Kuchcińskiego. Witam wicemarszałek Senatu, panią Marię Koc. Cieszę się bardzo, że jest z nami pan minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz. Bardzo serdecznie witam szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Józefa Jana Kasprzyka. Witam podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pana ministra Wojciecha Kolarskiego. W osobie pana generała Sikory witam wszystkich generałów, oficerów, żołnierzy. Witam kombatantów. To z wami i dla was się tu gromadzimy. Z wami i za was się modlimy. Witam wszystkich przybyłych na tę chwilę refleksji, modlitwy. W marcu 1945 roku w pobliżu ruin krematorium w Birkenau znaleziono aluminiową niemiecką manierkę, a wewnątrz niej został umieszczony list pisany przez więźnia zmuszonego do pracy przy obsłudze komór gazowych i krematoriów w fabryce śmierci. Do anonimowego czytelnika, o którym wiedział, że nigdy nie zobaczy jego twarzy ani nie usłyszy jego głosu, zwracał się jak do przyjaciela. Napisał: drogi znalazco, szukaj wszędzie, na każdej piędzi ziemi. Pod nią zakopano dziesiątki dokumentów moich i innych osób, które rzucą światło na wszystko, co tu się działo. Zakopano tu także mnóstwo zębów. To my, robotnicy komanda, specjalnie rozsialiśmy je po terenie, ile tylko można było, aby świat mógł znaleźć rzeczowe ślady po wymordowanych ludziach. Sami straciliśmy już nadzieję, że możemy dożyć chwili wyzwolenia. Mimo dobrych wiadomości, jakie docierają do nas, widzimy, że świat daje barbarzyńcom możliwość zniszczenia na olbrzymią skalę i wyrwania z korzeniami ostatnich resztek naszego narodu. Drodzy weterani walk o wolność i niepodległość, bracia i siostry, takich dramatycznych świadectw i relacji z tego, co wydarzyło się między 1 września 1939 roku a 8 maja 1945 roku jest wiele. Do dziś żyją jeszcze naoczni świadkowie eksterminacji polskiego narodu, wywózek na przymusowe roboty do Niemiec i w głąb sowieckiej Rosji, masowych aresztowań i egzekucji, obozów koncentracyjnych, unicestwienia wielu miejscowości podczas pacyfikacji za działalność partyzantów, zagłady Warszawy po upadku powstania i wielu innych wydarzeń, które mocno zapisały się w świadomości naszego narodu.
Dlaczego po upływie 77 lat od wybuchu II wojny światowej, która rozpoczęła się od napaści hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji na Polskę, znów powracamy do wspomnień przeszłości? Dlaczego pragniemy słuchać opowieści tych, którzy byli zaangażowani w walkę o wolność naszej ojczyzny? Czy nie czas o tym zapomnieć? Jedni radzą, że trzeba z żywymi naprzód iść. Inni tłumaczą, że nie wskrzesimy zamordowanych, ani nie wymarzymy cierpień ocalałych. Wśród argumentów przemawiających za tym, aby nie zapomnieć o wydarzeniach II wojny światowej, jest potrzeba przypominania światu, że ze złem paktować nie wolno. Polska nie paktowała z Hitlerem. Już podczas przemówienia w Sejmie 5 maja 1939 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Józef Beck odrzucił upokarzające żądania Niemiec. Miał odwagę wypowiedzieć te znamienne słowa. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja skrwawiona w wojnach na pewno na pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor. W kampanii wrześniowej obrońcy Westerplatte, Helu, Węgierskiej Górki, Jordanowa, polscy żołnierze toczący nierówną walkę pod Mławą, Krojantami, Barakiem, Modlinem i w wielu innych miejscach wykazali się niezwykłym hartem ducha i odwagą. Zasłużyli więc na pamięć i uznanie w oczach przyszłych pokoleń. Dowiedli, że pokój jest wartością cenną, ale wolność i honor są bezcenne. Polacy przegrali kampanię wrześniową, ale nie splamili swojego honoru. Honor kosztował wiele przelanej krwi, ale wiemy, że ostatecznie Polska odzyskała utraconą wolność. Bohaterska postawa żołnierzy września stanowiła inspirację dla polskiego państwa podziemnego, Armii Krajowej, powstańców warszawskich, żołnierzy antykomunistycznego podziemia po zakończeniu II wojny światowej. Jakże wymowny był pogrzeb Inki i Zagończyka. Jakże wymownie i to wielokrotnie wybrzmiewały słowa młodej, niespełna 18-letniej sanitariuszki: babciu, zachowałam się jak trzeba. Ona nauczyła się tego w domu rodzinnym. To wyniosła z domu i temu pozostała wierna. Polacy nie paktowali także ze Stalinem. Najwymowniejszym tego potwierdzeniem są ofiary czerwonego terroru spoczywające na wojennych cmentarzach w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni i wielu innych miejscach na nieludzkiej ziemi. Decyzja o unicestwieniu oficerów Wojska Polskiego, Państwowej Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Kolei oraz wielu urzędników państwowych zapadła wówczas, gdy ci pozostali wierni Polsce, bo honor im nie pozwolił pójść na współpracę. Dlatego uzasadnienie zbrodni było krótkie. Polacy są zdeklarowanymi, nierokującymi nadziei na poprawę wrogami władzy sowieckiej. Wierni Bogu i ojczyźnie oddali swoje życie, ale honoru naszego narodu nie splamili. Drodzy weterani walk o niepodległość, bracia i siostry,
gdzie rodzą się szlachetni ludzie, którzy pośród wielu wartości nad życie cenią sobie honor? W jaki sposób kształtują swoje sumienia, aby w chwili największej próby pozostać sobą, pozostać wiernym i nie zawieść pokładanych w nich nadziei? To można osiągnąć tylko przez wychowanie. Najważniejszym miejscem kształtowania sumień i godnego zachowania jest rodzinny dom. Podobnie jak ewangeliczny siewca rzuca ziarno w ziemię w nadziei, że wyda obfity plon, tak czynią rodzice względem swoich dzieci. Słowem i przykładem uczą miłości do ojczyzny. Uczą kochać ojczyznę jak matkę i podpowiadają, jeśli zajdzie taka potrzeba, nie wolno szczędzić krwi, a nawet życia. Jak wspomniałem we wstępie, tego szacunku nauczył mnie mój ojciec. I tak już pozostanie. Tak już pozostanie. Naturalnym wsparciem dla rodziny w procesie kształtowania prawych sumień jest Kościół. W tej wspólnocie od najmłodszych lat uczy się, że wartości, których należy bronić, że są wartości, których należy bronić nawet za cenę życia. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Miłość żąda ofiary. To w tej katedrze, w czasie powstania, odprawiane były msze święte, głoszone krótkie Słowo Boże i poszczególne oddziały szły do walki. Tak, moi drodzy, Kościół dawał tę najgłębszą motywację. W imię Boga stań w obronie ojczyzny, stań w obronie honoru Polaka. Przypowieść o siewcy kończy się bardzo wymowną puentą. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Wytrwałość to słowo klucz z tej przypowieści. Wytrwałości nam trzeba, aby wychować młode pokolenie tak, by pozostało wierne wartościom wypisanym na wojskowych sztandarach Bóg, honor i ojczyzna. A więc dzisiejsza msza święta i modlitwa za poległych w kampanii wrześniowej i apel poległych przy grobie nieznanego żołnierza oraz w wielu miejscach naszej ojczyzny w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej są potwierdzeniem naszej wytrwałości. I wasza obecność na tej Eucharystii, drodzy kombatanci, jest impulsem dla nas, dla młodszego pokolenia, abyśmy byli wytrwali w kultywowaniu pamięci. I jeszcze raz przypomnę, nieprzypadkowo papież Franciszek podczas ostatniej wizyty mówił, że Polska to szlachetny naród. Naród, który zachowuje pamięć. Moi drodzy, wytrwałości nam trzeba, bo bez niej nie będzie owocu, bo bez niej nie będzie przyszłości ojczyzny. Ojczyzny, której synowie i córki nigdy nie będą paktować ze złem. Ale w imię obrony ojczyzny i honoru będą walczyć. Tak przeżywam tę 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Oby nam nie zabrakło wytrwałości w przypominaniu tamtych wydarzeń i wychowaniu młodego pokolenia, wiernego Polsce, bo jedną mamy ojczyznę,
tak jak jedną mamy matkę.